Gość dnia, Anna Tatarynowicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy program. A moim i Państwa gościem jest dziś pan Karol Sepielak, ornitolog. Witam. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Ostatnio, kiedy był Pan naszym gościem, był Pan w trakcie przygotowań do wydania książki pod tytułem Bażanty Starego Świata. Tak. Teraz już jest po wydaniu i po pierwszych sukcesach. Proszę nam opowiedzieć troszkę o tej książce i o sukcesach z nią związanych. Sukcesy. Przede wszystkim jestem bardzo miło zaskoczony, że książka została przez hodowców odebrana na dość dobrym poziomie. Bardzo dużo dostałem miłych słów na jej temat. Trafiła na wiele uniwersytetów, ogrodów zoologicznych, a najbardziej, co mnie ucieszyło w sumie parę dni temu, została już przetłumaczona na język czeski i trwają teraz rozmowy, nawet miałem specjalnie gościa naszej organizacji, o której też wspominałem, będąc u Państwa po raz pierwszy, WPA. Przybył do mnie sam pan prezes naszej organizacji, pan Keith James Watson, i rozmawialiśmy na temat tłumaczenia książki na angielski, ponieważ również ze strony WPA ona ma patronat honorowy i pomimo tego, że różni nas poniekąd bariera językowa, jest to na razie tylko po polsku napisana, bardzo ją pochwalili za pewne opisy, zdjęcia, ilustracje, informacje, jak również bibliografię, która jest bardzo bogata, prawie 200 pozycji. Także mam nadzieję, że dojdzie to do realizacji i będę mógł za parę miesięcy pochwalić się, że właśnie została jeszcze przetłumaczona na język angielski. A na razie czekam na premierę na Czechach, kraju, który bardzo lubię, która będzie miała miejsce przed świętami tego roku, w tym roku, przed świętami Bożego Narodzenia. Także w sumie już niebawem. Ale już mam okładkę, już wiem, jak wygląda. Tak samo jak w języku polskim nawet sobie zapowiedziałem, kiedy ustalaliśmy warunki, że musi być okładka taka sama jak u nas w kraju, ponieważ była robione, zdjęcie wykonywał Andrzej Łużyński z Parku Wrocławskiego od Państwa i zaszczegłem sobie, żeby ta okładka była bez zmian, bo jest to dla mnie taki symbol. No właśnie, sprowadza Pan bażanty z całego świata do Polski. No, tylko z Europy na razie. Na razie, dobrze. A czy do Parku Wrocławskiego coś... Tak. Współpracuję zarówno z Parkiem Wrocławskim, jak z ogrodem we Wrocławiu zoologicznym, który również ma tutaj bardzo bogatą współpracę z Parkiem Wrocławskim, z tego co mi wiadomo, i właśnie przez nich będę teraz dostarczał kolejne gatunki ptaków. Mam nadzieję, że niebawem uda nam się dostarczyć argusa, samca, którego brakuje tej pięknej samicy, która jest tutaj u Państwa. Jest to bardzo rzadki gatunek bażanta, bardzo rzadki. Jest ich niewiele w hodowlach na całym świecie. Jak również będziemy wymieniać trochę innych gatunków na takie bardziej jakościowo cenniejsze genetycznie, bardziej zróżnicowane, z lepszym fenotypem. Także mam nadzieję, że niebawem ta kolekcja, choć i tak już jest bardzo piękna, to naprawdę trzeba pochwalić, tym bardziej, że organizujemy kolejne spotkanie naszej organizacji WPA i właśnie postanowiłem to zrobić we Wrocławiu w Zoo i przy okazji tego, jak będę miał gości z całej Europy, ze świata, bo również będą ludzie z Chin, z Indii, z Pakistanu, pokazać im Państwo ogród, żeby też rozbudzić taką, bym powiedział, świadomość, że w Polsce mamy coraz bardziej silne kolekcje, coraz bardziej budzi się ta wiedza na temat tych ptaków i że nie jesteśmy tak jakby na szarym końcu, a wręcz przeciwnie, mamy już co pokazać. Miałem trochę gości z zagranicy, pokazywaliśmy im wcześniej na pierwszym spotkaniu warszawskie, zo byli zachwyceni i mam nadzieję, że teraz będą zachwyceni wrocławskim zoo i Parkiem Wrocławskim. I dlatego budujemy nową kolekcję, będą na pewno ciekawe nowe gatunki, a to tylko kwestia, ja wiem, najbliższych miesięcy, żeby to już weszło w realizację. A skąd u Pana takie zainteresowanie i w jakim momencie życia, jak to wyglądało, że akurat bażanty, akurat taka pasja? Właśnie, po prostu tak sobie nieraz w życiu sam nad tym myślę, dlaczego, bo to jest bardzo niekomercyjny temat, taki skryty, ukryty. Ja, mając 12 lat, zobaczyłem po raz pierwszy te ptaki na żywo w hodowli pana Czesława Rocha i po prostu się nimi zauroczyłem. Zacząłem budować wtedy nowe woliery, pierwsze woliery, ściągać pierwsze, bardzo pospolite gatunki bażantów, łatwe w pielęgnacji, w utrzymaniu. I tak coraz bardziej, przerzucając też to na płaszczyznę taką życiową, podjąłem studia w tym temacie.
zacząłem właśnie pisać też sporo artykułów, stąd potem książka, ponieważ bardzo dużo pisałem za młodu artykułów o hodowli tych ptaków do wielu magazynów. I tak jak i obecnie teraz robię zarówno studia w tym kierunku, staram się łączyć to życie zawodowe no właśnie z bażantami, bo po prostu wychodzę z założenia, że najlepiej zrobić to, co się lubi. No właśnie, podporządkował się pan tej pasji. Chyba tak. A ile sztuk liczy pańska hodowla na dzień dzisiejszy? Teraz, prawdę mówiąc, ją bardzo przebudowywuję i nie chcę jakby już trzymać tak dużo tych ptaków ilościowo, tylko schodzę na mniejszą liczbę, bardzo małą. To będzie nawet około 10 par, także niewiele, ale bardzo rzadkich gatunków ptaków, bardzo rzadkich. Tak jak na przykład niebawem ptaki, które przywiozę, niejakie kiśćce czarne. Jest ich tylko 73 sztuki na całym świecie. Są to no, w hodowlach jeden z najrzadziej występujących gatunków ptaków. I chcę właśnie przebudować tą hodowlę tylko dlatego, żeby skupić się na tej małej ilości, ale móc uzyskiwać przychówki, móc je godnie pielęgnować, zapewnić im odpowiednie warunki, tak żeby się czuły fajnie i dobrze wyglądały. A jest jakieś marzenie, jakiś cel jakiegoś gatunku takiego, właśnie ten, o którym pan teraz wspominał, czy jeszcze? Są, za każdym razem, co rok mam inne, sobie jakiś plan przyjmuję, jak mamy Sylwestra, nowy rok, to wtedy zawsze myślę, co będę robił w tym nadchodzącym czasie i realizuję stopniowo kolejne moje plany, tak bym mógł uzyskać tą kolekcję, o której tak naprawdę marzę, ale jest to niestety bardzo trudne, uzyskanie pewnych gatunków bażantów, bo jest ich, tak jak mówię, często to są tylko paręnaście sztuk w całej Europie i też niezwykle, no prawdę mówiąc, drogie ptaki. Czy każdym gatunkiem jakoś specjalnie trzeba się zajmować? Tak, większość ma swoje takie cechy gatunkowe, które jedne są na przykład pochodząc z krajów tropikalnych, muszą mieć odpowiednie zimowanie, i też co za tym idzie żywienie. Inne na przykład są z wysokogórskich rejonów, przypuśćmy Himalajów, także one nasze zimy znoszą świetnie, z kolei lato jest dla nich zabójcze. Często mogą na przykład się przegrzać, czy nawet paść na zawał. To są zawałowce. Także mają dość sporo takich różnych niby niuansów, można by to przyznać, bo to jest jednak grupa bardzo blisko spokrewniona, ale w tych właśnie szczegółach tkwi cały diabeł hodowli. A jak pan daje radę z czasem? Jak pan dzieli czas między tą pasją a życiem, pracą? Ile czasu to dziennie? Teraz, prawdę mówiąc, dużo. Cały czas zajmowałem się ptakami. 24 na dobę trzeba być pewnie. Tak, tak. Jak nie pisałem, bo bardzo dużo piszę, to mi najwięcej czasu pochłania, to zajmowałem się w tak przerwach, przypuśćmy, ptakami. Miałem ten komfort, że przez ostatni rok zajmowałem się praktycznie tylko hodowlą i pisaniem artykułów, kolejnych dwóch książek, które kończę. Natomiast teraz tak trochę moje plany uległy zmianie. Jestem w trakcie jakby starania się o pracę i będę musiał też właśnie, dlatego przebudowuję hodowlę, zmniejszam populację tych ptaków, ze względu na to, że będę chyba musiał wyjechać do Warszawy do pracy i tylko tak. Będę mógł koordynować jakby tą moją hodowlę co jakiś czas, przypuśćmy przy weekendach, ale moja mama się tym na pewno zajmie. Już na tyle się na tych ptakach zna, że mogę już chyba śmiało powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza. Dziękuję. Pan również. Karol Sepielak, ornitolog, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję również.